Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest moim urodzinowym, specjalnym odcinkiem i przedstawię w nim, tak jak mówiłam w ostatnim moim filmiku, chciałabym Wam przedstawić specjalne perfumy, które w końcu zawitały na mojej toaletce, a które nie mogłam się doczekać, żeby mieć. Przymierzałam się do nich bardzo, bardzo długo, są bardzo specjalne, także zapraszam Was na gorącą recenzję. Zapowiedzi. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, jest to odcinek urodzinowy. Spędzam jakby po trochu moje urodziny z Wami. No i słuchajcie, bardzo chciałam właśnie przedstawić jeden zapach, który był, że tak powiem, w moich myślach i tutaj bardzo go chciałam nabyć, jego trochę testowałam, bo jest to zapach bardzo unikalny, ale lekki i będzie tu nawiązywał też do layerowania, czyli używania z czymś innym, z Waszym Signature Scent, ale zaczynamy nie przedłużając. Jest oczywiście to zapach Chanel, ale jaki zaraz Wam pokażę. Jest to zapach, który wspominałam, kto mnie dokładnie ogląda, więc wie, o którym zapachu będzie mowa. To jest taka gorąca moja recenzja, także zostańcie ze mną. No i słuchajcie, zobaczcie, jak koleżanka pięknie to zapakowała. Jest tu parę goodies w środku, no ale będziemy mówić właśnie o tym pięknym zapachu, który z Wami rozpakuję, a będzie głównym składnikiem, już Wam powiem co. Ta-dam, kamilia. Czyli będzie mowa o specjalnym, sensualnym, bardzo delikatnym kwiecie kamelii, która ma bardzo specyficzne właściwości, właśnie takie, bym powiedziała, powerful, bardzo silne w sensie rewitalizacyjnym i nawet anti-aging. No ale my będziemy mówić o perfumach, więc pozwolicie, że ja w końcu na wizji je rozpakuję. Ja wiem, co jest w środku, natomiast pokażę Wam całą tą buteleczkę tutaj, która jest ze mną. Aż mi szkoda rozwijać, bo moja koleżanka uwielbia pakować prezenty. No i jak tylko słyszę, że jest to jakby specjalny prezent albo właśnie dla nas, czy dla kogo innego, to ona uwielbia pakować. Dajcie mi chwilkę. Tadam! Jest to ten zapach, o którym będę mówić. Może nie będę pokazywać, co ona mi tu jeszcze dała, ale to takie duperelki typu właśnie miniatura maskary czy pomadki. Ten zapach, pełna nazwa jest La Eau Rouge i to jest Revitalizing Fragrance Mist. Tak wygląda, słuchajcie, bardzo fajne, minimalistyczne opakowanie. To jest cała seria, tam jest chyba lip balm, jest, słuchajcie, krem pod oczy, jest bardzo fajny i ja mam ochotę na niego. Kto oglądał moje starsze tutaj opowieści o pielęgnacji, jest tam taki proszek enzymatyczny, który złuszcza skórę, no ale oprócz czego jest też serum, no ale dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, jestem bardzo podekscytowana. W pięknym opakowaniu, tu z taką wygrawerowaną kamelią, jest opowieść i recenzja o tych perfumach. Słuchajcie, buteleczka mnie uwiodła. Wygląda tak, więc jest to taka minimalistyczna, czerwona, nawiązująca właśnie do tej serii Camellia, stworzona przez słynny nos Chanel, a więc Olivier Pouch, który właśnie chciał przedstawić taką signature, może nie signature scent, bo może on być używany z signature scent, ale taki inspirujący zapach, mgiełkę do ciała, którą rozpoczynacie dzień. Ja sobie tu tak szybko patrzę, jak on to pięknie ujął, jak opisywał. Ta kamelia, tak jak mówię, występuje w całej tej linii. Mnie bardzo ujęła ta cała linia, naprawdę jest pięknie stworzona. Ja wiem, że dużo osób się nią interesuje. One były wykupione, więc zaczekałam na nową dostawę. Tam był problem w Chanelu w ogóle z tymi mgiełkami. Ale ta woda jest bardzo specyficzna, łączy właśnie takie cytrusowe i czerwonych owoców nuty. Jest też oczywiście ikoniczny zestaw jaśminu i róży. No i ta piękna kamelia, która przetrwa wszystko. Da Wam taką właśnie ekstraordynarną, bym powiedziała, specyficzną, jest specyficznym źródłem takiej świeżości, ale takiej niesamowitej energii, kiedy my po
pod jej wpływem też rozkwitamy. No też tu są nuty, słuchajcie, irysowe, ja ich trochę nie czuję, natomiast jest też piżmo i co jest ważne, 97% to są naturalne tutaj składniki. Nie wiem, jeśli chodzi o wodę, czy tak faktycznie jest, ale na pewno te składniki w pielęgnacji takie są. Jeszcze tu sobie poczytuję, jak właśnie pozyskiwano tą kamelię, no ale najważniejszy jest tu zapach. Słuchajcie, zapach jest czerwony, więc pełen takiej wigoru, ja bym powiedziała od razu nas tak jakby zachęca do spróbowania i wiadomo, że będzie miał, może mamy takie oczekiwania, będzie bardzo dynamiczny. A tutaj powiem Wam szczerze, że on jest dynamiczny, ale jest bardzo delikatny. Ja wiem, że któraś z Was pytała mnie tu, czy on się utrzymuje długo na ciele. Ja miałam tą możliwość, że testowałam go troszeczkę wcześniej. Koleżanka właśnie pokazała mi, słuchaj, czy ty ją próbowałaś, ja się zakochałam od pierwszego wejrzenia. I takie samo było zdanie moje. On ma w sobie coś tak niesamowitego, że jest to taka trochę body mist, taka świeża mgiełka do ciała, która może Wam jakby być zaprezentowana jako główny zapach, Wasz główny zapach, kiedy otwieracie się na dzień, ale może też być to zapach, który dodajecie, tak jak tu przedstawiło Chanel, do zapachu głównego, tego, którego używacie na co dzień i chcecie jakby tak personalize scent, czyli zrobić taki Wasz signature zapach. Brakuje mi tu słowa, ale chodzi mi o to, że taki główny zapach, który jest tylko i wyłącznie stworzony właśnie dla Was. I takie są te perfumy. Ja Wam powiem, że one są bardzo rzeźkie, bardzo świeże, bardzo lekkie, bym powiedziała. To jest jakby ta mgiełka. Ja długo w ogóle nazywałam ją, że to jest mgiełka. Nie nazywałam tego zapachu number one de Chanel L'Eau Rouge, ale nazywam właśnie tą mgiełką, bo one mają chyba takie stężenie. Jestem ciekawa, jakie jest stężenie tego zapachu, ale generalnie on jest bardzo świeży, ale gdzieś i bardzo lekki. Lekki w tym znaczeniu, że jest właśnie taki mega orzeźwiający, mega pobudzający zmysły, mega pobudzający Was, dający właśnie taką niesamowitą energię, ale też kobiecość i poczucie takiej specjalności, bo jest coś w Chanelu takiego, że jeżeli używacie tych zapachów, używacie tych kosmetyków, czujecie się jakby specjalne. Chanel jest drogie, powiem Wam, że ta mgiełka kosztuje u mnie 90 funtów, więc jest dość droga. To jest jedna pojemność i to jest 100 ml. Mam nadzieję, że starczy mi na długo. Ale ją uwielbiam. Słuchajcie, ja Wam nie mogę przekazać jakby tego zapachu tutaj przez ekran, ale ona, mimo że spryskałam tylko na nadgarstki, jest niesamowicie uwodząca, mega kobieca, słuchajcie, i naprawdę te czerwone owoce, gdzieś tam schowany ten irys, no i przede wszystkim to połączenie róży, kameli i jaśminu jest niesamowite. Naprawdę, słuchajcie, niesamowite. Ja polecam na gorące dni, polecam dla osób, które lubią świeże zapachy, lubią właśnie takie odświeżające, piękne, gdzieś tam w tle Wam tutaj towarzyszące zapachy. Jeśli czujecie, że one są jakby, nie mogę powiedzieć, że one są nietrwałe, bo one na mnie leżą specyficznie, ale to zależy wszystko, słuchajcie, od waszego pH skóry i oczywiście od tego, do czego wy jesteście przyzwyczajone. Natomiast dla mnie jest to przepiękne połączenie. A ja muszę się spryskać cała, czemu nie? W końcu mojej urodziny i mój prezent. Że jest to zapach taki bardzo wykwintny, bardzo soczysty. Słuchajcie, czujecie tą soczystość, ale właśnie do połączenia też z innym zapachem, takim, który dla Was nie będzie się gryzł. Ja powiem Wam, że wyobrażam sobie kontynuację tego zapachu właśnie z zapachami tymi specjalnymi, których jestem zakochana z kolekcji Estee Lauder The Luxe Fragrance. Ja Wam przedstawiam, jest specjalny odcinek, ja Wam podam też tutaj ten link, ale też do Waszych jakichś takich świeżaków. Ja bym nie komponowała tego zapachu z bardzo mocnymi, bo one mogą jakby go przytłoczyć i zgnieść, w sensie takim, że no nie będziemy tej indywidualności tu czuli. Na pewno znajdą się osoby, które nie lubią tego, będą nie lubić tego zapachu, albo może nie to, że nie lubić, bo jego się nie da nie lubić, słuchajcie. Znajdą się osoby, które będą uważać, że jest to zapach zbyt lekki, no ale taka jest jego natura. To ma być mgiełka, która Wam towarzyszy
towarzyszyć ma Wam właśnie od tutaj obudzenia się, zaczęcia pięknego dnia. No i gdzieś tam w tle zawsze ten wibrujący zapach jest. Natomiast ja podkreślam, on jest bardzo, bardzo świeży, ale ja nie żałuję. Ja mówię, miałam tą przyjemność, że mogłam kilka razy prysnąć, zanim zdecydowałam się ten zapach. Jak już go bardzo chciałam, jego nie było. Słuchajcie, były problemy z dostaniem, ja nie wiem jak jest w Polsce. W końcu jednak się ukazał. No i świetnie, że właśnie jest to mój taki prezencik na urodziny. Jestem ciekawa, czy go spróbowaliście, czy miałyście go w rękach. Jakie jest Wasze zdanie? Ja nie sprawdzałam, żeby się tu nie nastawiać w internecie, co inne osoby o tym myślą, dlatego, że ja zawsze mam swoje zdanie. Słuchajcie, mam nadzieję, że je to doceniacie i dlatego oglądacie też moje odcinki i ja Wam gorąco go polecam, zwłaszcza osobom, które lubią takie świeże, wibrujące, soczyste, poziomkowo kwiatowe, bo oczywiście tam jest taka kwiatowa nuta, zapach. Powiem Wam szczerze, że mam ochotę też spróbować oczywiście tutaj tego pudru enzymatycznego, nie pudru, ale takiego peelingu enzymatycznego, no i oczywiście tego kremu, no ale to przyjdzie później. Napiszcie mi, czy chciałybyście właśnie też taką serię. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że mnie subskrybujecie, że mogę spędzać z Wami ten czas i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze gdzieś tam nieśmiało tutaj przychodzą, o wciśnięcie tego guzika subskrybuj, bądź ze mną na bieżąco, no i oczywiście lajkujcie i zostawiajcie te cudowne komentarze. Do zobaczenia. Pa, pa. Dodatkowo tu nakręcę dla tych, co są ciekawe, co było w środku. A no w środku, oprócz tych właśnie cudownych kameli, to są takie saszetki właśnie z kremem, no to mam tutaj La Volume Stretch Chanel. Maskara sobie będę testować. No i taką śliczną książeczkę róż Coco Flash. Słuchajcie, zobaczcie, no świetna taka książeczka z pomadkami z serii róż Coco Flash i możecie każdego dnia sobie otwierać jedną i się nimi malować. No coś fajnego, powiem Wam, taka mała duperelka, ale cieszy oko, no i oczywiście usta. No i długo się zastanawiałam właśnie, co to jest, a to są po prostu takie cotton pads, czyli do makijażu, albo jak chcecie oczyszczać chyba twarz, tak mi się wydaje, coś takiego, takie signature pads, czyli takie ściereczki, bym powiedziała, do makijażu. Zastanawiam się, czy są do makijażu, pewnie do makijażu, słuchajcie, a może też można je do oczyszczania, bo mówiłam Wam o tym magicznym peelingu. Ten peeling wygląda trochę jak Kanewo, ten stary, dobry peeling enzymatyczny w proszku, więc pewnie go też spróbuję. I to już na wszystko, pa!